Cześć Tomasław, życie poczciwe, witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzuję książkę doktora Joe Dispenzy Twoje nadnaturalne zdolności. Tytuł polski, angielski Becoming Supernatural. Zapraszam. Druga książka doktora Joe Dispenzy, którą recenzuję na kanale. Pierwszą książką była Placebo jest w Tobie i dała mi dużo do myślenia, była świetna recenzja, zalinkuję tu. A teraz jego nowa książka, Becoming Supernatural. I dużo można wypowiadać o tej książce, ponieważ jest gruba jak smok. Ja słuchałem audiobooka i po angielsku i nie wiem, czy to był najlepszy wybór, bo w pierwszej części książki jest dużo przykładów ludzi, którzy pokonali różne choroby, które często były ciężkie, które są na pierwszy rzut oka nieuleczalne. Jeśli interesują Cię jakieś konkrety związane z tymi chorobami, czyli jak te choroby powstają, co to jest, czy gdzieś dalej poszukać tych chorób, o co w nich chodzi, no to jeśli słuchasz angielskiej książki, będzie Ci ciężko, bo te nazwy własne są trudne do zapamiętania, trudne do zanotowania i jako, że no, ja średnio byłem zainteresowany, jakie to konkretnie choroby tam ktoś sobie wyleczył, to mogłem na to przymknąć oko, ale jeśli ktoś naprawdę chciałby głębiej w to wejść i te choroby faktycznie sprawdzić sobie, co to jest, no to lepiej może faktycznie kupić tą książkę po polsku, tym bardziej, że jest u nas w ojczyźnie wydana. I druga sprawa, dla której warto skupić tą książkę po polsku, jest to, że często w moim audiobooku miałem odnośniki, ale jak ja te odnośniki mam sprawdzać, jak jadę na przykład na rowerze i słucham, lub jak siedzę, stoję w kolejce i słucham. No wiadomo, po to jest audiobook, że słucham go w różnych sytuacjach, niekoniecznie nic nie robiąc, tylko właśnie coś robiąc i słuchając. I to jest cała super sprawa, jeśli chodzi o audiobooka, tak? I gdy nagle Joe mówi, że zobacz odnośnik 5.1 jakiś tam, żeby zobaczyć jakiś wykres czy jakiś obrazek, no to nie mam jak tego zrobić nawet. Myślę, że warto tą książkę mieć faktycznie fizyczną i szedłem ostatnio do takiego sklepu z książkami ezoterycznymi lub z książkami o sprawach niewyjaśnionych, takiego, do którego czasem wchodzę popatrzeć, co tam się dzieje w tym świecie, bo on mnie interesuje, nie ukrywam. W Krakowie na Małym Rynku jest taki sklep, gdzie sobie czasem wchodzę i właśnie tam idę, patrzę sobie na różne rzeczy, aż nagle patrzę, jest ta książka doktora Joe'a Dispenzy, którą właśnie słucham. No i sobie poprzeglądałem, zobaczyłem, faktycznie te obrazki różne dają, czy wykresy, czy inne odnośniki, które on tam daje, bardzo pogłębiają tą książkę, dodają jej dużo wartości. Dlatego warto mieć to przed sobą i warto kupić papierową wersję. Myślę, że taką sobie też sprawię. O czym jest ta książka pokrótce? Joe w niej idzie o krok dalej w porównaniu do książki Placebo jest w Tobie, bo nie mówi tylko o tym, że możesz się uzdrowić. Mówi o tym, że możesz zrobić dużo więcej ze swoim życiem przez zastosowanie technik różnych medytacyjnych, przez wizualizację, przez rzeczy związane z chwilą obecną. Jeśli będziesz świadomie nad tym pracował, jeśli użyjesz odpowiednich narzędzi, i to są tematy o tyle ciekawe, że mówi tam nie tylko o uzdrowieniach też, ale nie tylko, mówi też o zmianie życia po prostu w sferze też finansowej, w sferze zawodowej, w sferze prywatnej. I wiadomo, zawsze historie ludzi, którzy zmienili swoje życie, swoje zdrowie, swoje finanse, są inspirujące, ale my nie mamy jak tego sprawdzić, nie wiemy, ile w tym prawdy. Dlatego to, co odróżnia tą książkę od książek typu, nie wiem, Potęga Podświadomości czy Sekrety i ta seria Sekret, to, że podaje tam badanie, podaje tam twarde badanie, podaje tam eksperymenty, mierzy mózgi i podaje faktyczne zmiany, jakie mogą się pojawić i w epigenetyce, i w tym, jakie fale mózgowe, w tym, jak mózg się zmienia fizycznie w pewnych momentach, jak fizycznie ciało się zmienia przez zastosowanie technik różnych medytacyjnych i długotrwałe koncentrowanie się na danych rzeczach. I to jest fascynujące, że jest ten podkład faktycznie naukowy do tego. Nie tylko takie czcze gadanie o dupie Maryny, która wymyśliła sobie, że znajdzie sobie Górola Jaśka, no i znalazła go, bo sobie pomyślała. Tylko faktycznie są tam różne przykłady rzeczy, które można zmierzyć.
wspominałem już w filmie ostatnio o technice, która w tej książce jest, Mind Movies, jest bardzo ciekawa. Zobacz ten film, zalinkuję go tutaj w adnotacjach. Mówię tam o tym, jak on się tworzy. I Joe Dispenza w tej książce, zanim zajął się tą techniką, omówił cały schemat działania reklam. Reklam w nocy, które super namierzają nasz umysł, gdy jest najbardziej podatny, naszą podświadomość, gdy jest podatny na sugestie, i wtedy te reklamy w nocy działają w ten sposób, że potrafią nam zaprogramować potrzebę na jakąś rzecz. I podobny mechanizm stara się stosować Joe, tylko że taki, który będzie działał dla nas przez tą Mind Movies, przez stworzenie filmu, który będziemy sobie oglądać po medytacji na przykład, gdy jesteśmy podatni na sugestie i gdy te emocje nasze będą wysoko, bo bardzo ważna rzecz tutaj, o której mówi Joe, jest to, że emocje są kluczowe w tym, jak wizualizujemy, w tym, co możemy zmanifestować w swoim życiu. Nie wystarczy patrzeć i myśleć. Nie wystarczą te dwie rzeczy. Potrzeba też emocji, dość silnych emocji. I to emocje, które muszą trwać długo lub wielokrotnie być wywoływane, żeby nastąpiła zmiana, żeby ten schemat, o którym myślimy, żeby przyszłość ułożyła się tak, jakbyśmy chcieli. Oprócz tego, bardzo ciekawym badaniem, które Joe podał w tej książce, jest to o kaczkach. Bycie, czy kurach? Chyba o kaczkach. Albo kurach? Chyba o kurach jednak. Podaje tam, że zrobiono eksperyment z robotem, który był ustawiony tak, że losowo chodził po arenie. I miał 50% szans, że pójdzie w prawo, 50% szans, że pójdzie w lewo. No i tak sobie chodził, w prawo i w lewo, w przód i w tył, zupełnie losowo. I pokazuje też ten obrazek, jak on to chodzi, ten robot. No faktycznie chodzi w 100% losowo. Później zrobiono coś takiego. Młode kury, jajka, ułożono takie tuż przed ich przebiciem przez młode kurczaki. Jaja zaraz zanim kurczaki wychodzą, położono koło tego robota. I kurczaki mają coś takiego, że jak się wyklują, to chodzą za pierwszą rzeczą, która się rusza w ich okolicy. Czyli najczęściej jest to kurza matka oczywiście, ale jeśli akurat kurzej matki nie ma przed nimi, no to gdy się urodzą przy człowieku, będą łazić za człowiekiem. Gdy się wykluły koło tego robota, łaziły za robotem. I ten robot, wiecie, łaził, no to one połaziły za nim, tak jak to było w planie. I później zrobiono coś takiego, że ułożono barierę na tej arenie, gdzie ten robot wcześniej łaził, szklaną. Po jednej stronie dano te kury, te kurczaki, które były już wtedy widziały w tym robocie swoją matkę, za którą chciały chodzić. Po drugiej stronie dali tego robota, który dalej był ustawiony tak, że miał 50% szans na pójście w każdym kierunku. I co ciekawe, na tego robota wpłynęły te kury, te umysły tych kurczaków, na tego chodzącego randomowo, czyli przypadkowo robota, wpłynęły umysły kurczaków na tyle, że chodził większą część niż 50% przy tej ścianie, gdzie były te kury, tak? By one zmieniły tą losowość maszyny. Dlaczego ten eksperyment jest taki ciekawy? Wychodzi na to, że świadomość nawet kury, kurczaka, może zmieniać rzeczywistość, może zmieniać przypadkowe ruchy robota zaprogramowanego na chodzenie 50% w każdą stronę. Jak kurczaki mogą zmieniać rzeczywistość myślami czy intencją, to tak samo człowiek może zmieniać rzeczywistość myślami czy intencją, może zmieniać przyszłość myślami czy intencją i może zmieniać ją na pewno w dużo większym stopniu niż kurczak, bo kurczak jest jaki? Taki. A człowiek? Taki. Bardzo ciekawe tematy. Co możecie odrzucić od tej książki, to, że bardzo dużo opowiada tu Joe o tym, co się dzieje na jego szkoleniach, na jego Advanced Workshop, jak to często mówi, czyli takich szkoleniach już zaawansowanych, które pewnie kosztują tyle, nawet nie sprawdzałem, ale mówi często o tym, jakie te zmiany ludzie przeszli właśnie na tym workshopie, jak latami medytowali, ćwiczyli te jego różne kursy, czy słuchali jego medytacji, ale dopiero poszli na ten Advanced Workshop i wtedy nastąpiła super zmiana.
I o ile na pewno w jakichś przypadkach tam tak było, o tyle, no nie ukrywajmy, jest to spora reklama tego wydarzenia, które robi, także to nie jest tak, że przynajmniej mi się tak wydaje, że musisz iść na jego Advanced Workshop, bo niekoniecznie, wiesz, to jest trochę na pewno przerysowane, bo to jest biznes, tak, to jest biznes, który kosztuje, także miej na uwadze, że on często zachęca do pójścia na Advanced Workshop w tej książce i spokojnie, moim zdaniem nie musisz iść na Advanced Workshop, przynajmniej nie, gdy zanim nie zastosujesz jakiejś techniki, zanim nie sprawdzisz, czy to, co, o czym Joe pisze, działa. Advanced Workshop to jedna rzecz, a druga rzecz to reklamuje swoje medytacje, reklamuje swoje płyty CD czy MP3, które można ściągnąć na jego stronie i które możesz, wiadomo, włożyć na smartfon, na laptop, słuchawki na uszy i sobie medytować. Myślę o zakupie jakiejś takiej jednej z jego płyt, żeby sprawdzić lub poszukam w internecie, może gdzieś na YouTubie jakaś jest darmowa i popróbuję, jak to działa, bo nie mam doświadczenia, szczerze mówiąc, z takimi medytacjami właśnie nagrywanymi. Nigdy jakoś mnie do tego nie ciągnęło, zawsze wolałem robić tą prostą praktykę mindfulness, czyli siedzenie i skupianie się na tu i teraz. Ale no cóż, trzeba próbować nowych rzeczy. Naprawdę wiele z tych rzeczy, o których mówi Joe, zachęciło mnie do sprawdzenia tego, jak to faktycznie działa w praktyce i dania temu szansy. Bo wiecie, wiele można mówić o sekrecie, czy potencjał podświadomości, czy tych rzeczach takich związanych z manifestacją rzeczywistości, z uzdrowieniami przez wiarę, przez placebo, ale ciężej jest znaleźć praktyczne metody, żeby to robić. Ciężej jest znaleźć przykład, na przykład kogoś znajomego, który coś takiego zastosował i albo coś takiego robi i ma jakieś rezultaty. Dlatego po to tu jestem, żeby sprawdzać takie rzeczy, żeby z tym eksperymentować i te podwaliny naukowe, te podwaliny faktycznie związane z badaniami, które Joe ma w tych książkach, sprawiają, że dodaje to dużo wartości, dodaje to dużo naukowych podwalin pod te tematy. I o ile wciąż nie ukrywam, że najważniejsze jest działanie, najważniejsze jest wychodzenie poza swoją strefę komfortu i próbowanie nowych rzeczy i ciśnięcie, o tyle dodanie do tego może faktycznie wizualizacji, medytacji, rzeczy z tym związanych, o których mówi Joe w tej książce, może przyspieszyć proces, może przyspieszyć rezultaty. Taka jest moja hipoteza i sprawdzimy, czy ona działa, gdy trochę zacznę eksperymentować z tymi jego narzędziami. Nie daj się złapać w to wizualizowanie i szukanie intencji bez działania, bez robienia czegoś więcej, bez robienia rzeczy innych niż robiłeś do tej pory. Bo siedząc i myśląc, nic nie wymyślisz. Jeśli nie zaczniesz implementować, nie zaczniesz działać, nie zaczniesz robić rzeczy, które są trudne, które prowadzą do tego, co chcesz, no to żadna wizualizacja niestety sama nie wystarczy. To jest ważne, żeby o tym pamiętać i nie dać się złapać w to bycie, czy Joe Dispenza, mistrzem wizualizacji. Bo to nie wszystko. Joe na przykład wszystko, co osiągnął, to nie jest kwestia tego, że on jest dobrym wizualizacji. On jest też biznesmenem, on jest też kimś, kto zna się na rzeczy. Kończy mi się bateria, także kończę ten film. Dzięki bardzo, że jesteście poczciwe. Daję tej książce ocenę 9 na 10. Bardzo dziękuję za oglądanie. Wracamy do merytorycznych filmów. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Książek w sobotę. Recenzji książek w sobotę. Vloga jutro albo pojutrze. Pozdrawiam, cześć!